Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób wyciąć dowolny kształt z pobranej z internetu grafiki czy zdjęcia. Rozpoczynamy od otwarcia wybranej grafiki w Silhouette Studio. W tym przypadku mamy czerwone jabłuszko. Jeżeli chcemy wyciąć jego kształt, musimy nadać mu linię cięcia. Aktualnie program widzi tylko kwadrat, który jest narysowany wokół jabłka, ponieważ nie jest to grafika wektorowa. Dlatego jeżeli weszlibyście w zakładkę Wyślij, plotter nie widzi tutaj czerwonych linii cięcia. Jeżeli zaznaczylibyśmy obszar, wyciąłby nam co najwyżej czerwony kwadrat. A więc do dzieła. Aby zaznaczyć linię, kształt naszego jabłuszka, wchodzimy w narzędzie Obrys po prawej stronie ekranu. Wybieramy Zaznacz obszar obrysu. I obrysowujemy tutaj kształt, który chcemy wyciąć. Przesuwamy suwak próg tak, aby zakrył całą powierzchnię jak najdokładniej. Tutaj, o tutaj już jest za dużo. Całą powierzchnię jabłka, które chcemy zaznaczyć. W ten sposób program narysuje linię cięcia tutaj po obwodzie tego żółtego obszaru. I teraz mamy kilka opcji. Opcja obrys zewnętrznej krawędzi spowoduje, że wytniemy tylko zewnętrzną krawędź jabłka bez tutaj tego kółeczka, które mieliśmy w środku. Jeżeli natomiast chcemy jabłko z tą dziurką, potrzebujemy zaznaczyć obrys. Wtedy zaznaczają nam się wszystkie elementy, nie tylko zewnętrzny kontur, natomiast wszystkie wewnętrzne części naszego jabłka. Teraz ta grafika nam nie jest już potrzebna. Tak stworzony element możemy rozdzielić, także możemy przesunąć te wewnętrzne kółeczko w dowolną część jabłka. Jak to zrobić? Klikamy prawym przyciskiem myszy na obszar i wybieramy Wykonaj ścieżkę złożoną. Wtedy każdy z tych elementów staje się osobnym i możemy je przesuwać. Możemy sobie nanieść jedno na drugie. I teraz, wchodząc w opcję Wyślij, czerwonym kolorem zaznaczone są linie, które widzi plotter, które pozwalają na wycięcie danego kształtu. Mamy tutaj też kilka opcji. Możemy teraz zaznaczyć każdy z tych kształtów i określić, czy chcemy, aby został wycięty, czy nie. Możemy zaznaczyć podstawkę i na przykład brak cięcia. Wtedy ta linia staje się taka blada, dzięki czemu plotter wytnie nam tylko jabłuszko i tą czerwoną kropeczkę. Jeżeli ją zaznaczymy, wytnie teraz tylko obszar samego jabłka. Także możemy decydować już na tym ostatnim etapie, przed samym cięciem, który z elementów chcemy wyciąć. Mam nadzieję, że ten krótki tutorial pomoże Wam w zrozumieniu, jak działa program Silhouette Studio i w jaki sposób przygotować grafikę do cięcia przez plotter. A po więcej zapraszam Was jak zwykle do wycinarni.